Siemanko Marcin, siemano Cypek, siemano Feniksowaty i siemano Vekton. Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Bonguś. Kurde, moja zielona ręka, jak widzicie. Dzisiaj znowu się zaimpregnowałem w pracy, więc mam zieloną dłoń. Tak, ale witam was bardzo serdecznie wszystkich. Fajne stanowisko, dziękuję Kubix. O, jaką muzę mamy dzisiaj elegancką. Siemano Promyczek Patryk, witam cię bardzo serdecznie. Ciszymy trochę muzykę. Eluvina Flaming. No było flamingowo, kurde, jakąś mam... W ogóle wiecie co? Pokażę wam pewien trik. Dzisiaj... Dziękuję Marcin. Dzisiaj zgubiłem dwulitrową wodę. Wiecie co? Chodziłem po całym mieszkaniu właśnie z 10 minut i szukałem tej wody. I okazało się, że właśnie jest tutaj. Widzicie to? Odłożyłem sobie ją tutaj. O, ma Xboxa i rzeczy z MSI. Pięknego miśka. No właśnie, wiecie co, gardło mi w ogóle siada po wczorajszej grapaczce. Chyba krzyczałem więcej niżeli kiedykolwiek. Ale dziwnie, bo siedziałem cicho, ale gardło mi boli. Dzisiaj będziemy grać Dirtla 5. Zagramy sobie na X-klocu, którego widzicie tutaj. Dirt 5, co to za rodzaj gry? To jest Colin McRae, Dirt. Znaczy on już jest tylko sygnowany Dirtem 5. Ale jest to wyścigówka, nie wiem jak to... Rajdówki? Rajdówki to chyba jest dobre, nie? Określenie. Nie widzicie, a widzicie to jednak dalej, dobra. Bonguś, nie zapomnij o sławę wieczną. Okej, na kasku mam waszą naklejkę. No to elegancko, Promyczek Patryk. Siemano, Krzysztof Krupa, witam cię również. Pamiętajcie o zostawieniu jakiejś reakcji, łapka w górę albo coś takiego. Ja myślę, że my będziemy mogli powoli przejść do gry. Będzie chyba spoko. Siemano IKEA, Crusader. Dobra guys, będziemy sobie, siemano was jest, będziemy sobie grać, tak jak powiedziałem. Myślę, że możemy wyłączyć już tą muzykę, która jest chyba irytująca. Przynajmniej trochę. Dobra. Siedziałem cicho, ale gardło mnie boli za, co za szajs. Nie no, bo na, nie no, wczoraj były 3 godziny live'a finalnie, to jednak dużo gadałem, więc jednak gardło może mnie boleć. Siedziałem cicho dopiero na tym końcu, jakby podsumowaniu. Dobra, zagramy sobie Dirta 5, tak jak powiedziałem. Zobaczymy, jak tutaj nowa generacja X-kloców WTC się prezentuje. We'll see. Akurat zobaczyłem, że stream zacząłeś. Tak, tak, zacząłem streamka. Mam nadzieję, że dźwięk będzie ok, bo u mnie czasem z dźwiękiem jest problem. Mianowicie wiecie, że jest przyspieszony. Ricola, Ricola, Ricola. Pa, pa, ra, pa. Siemano Chmielon, Dirta 5 zagramy, w tą grę, która wygląda podobno jak z Androida. Wspomniałeś Dirt Showdown na Xbox 360 wracają? Ale patrzcie, nie wygląda to jakoś... Niesamowicie, nie? Co uważacie? Dajmy na full jakość. Oj, oj, oj. Dobra, sławę wyłącz. Teraz oglądałem produkty z MSI, oglądam ciebie, no to elegancko. Mi się w ogóle wydaje, że fajnie by wychodziły tutaj ten... Tutaj fajnie by wychodziły live'y poranne na przykład. Niby radio, wiecie. O kurde, tamta miejscówka wygląda jak Pacific Rift, Motorstorm. Moglibyśmy zostać takim porannym radiem. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy wieczór. A tak to byłoby poranek. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o konsolach nowej generacji oraz tym, czym jest Dirt 5 na właśnie tą konsolę. Tak, okej, okay, dobra. Muzyka przynajmniej spoko. Możemy ją trochę podgłośnić. Gierka jest zaje fajna? Ja wam powiem coś. Dostałem ją w uczciwej cenie. Wiecie, jaka to jest uczciwa cena? Za darmo. Haha! Nie ma Forcy 4. Chyba, że jest w jakichś Game Passach albo co? Czy jest ona? To wtedy moglibyśmy na PC chyba popróbować. Ale fajna instrukcja, dosyć długa. Okay. Aha, Image Quality albo Resolution. Co my chcemy bardziej? Co wygląda lepiej? Albo możemy wybrać priorytet jakość obrazu, albo priorytet rozdzielczość.
A nie, ja nie wiem. Strix. Ja tu tylko gram. Apex Legends wygląda lepiej? Siemano Aranik! Witam cię bardzo serdecznie, co tam u ciebie? W ogóle co tam u was wszystkich, bo tak zacząłem się... Chose whether visual quality or frame rate. Kurde, ja nie wiem, które wygląda lepiej, bo dla mnie jedno i drugie wygląda dosyć podobnie i nie wiem, które jest nastawione na rozdzielczość. Majster Forza Horizon 4 jest już od dawna, wiem, ale ja mówię, że ja jej nie mam, nie kupiłem jej. Także to, że ona jest, nie znaczy, że ja ją mam. Jest taka siateczka. A rani gdzieś dopiero do pracy? Porażkę trochę. Ja na szczęście wróciłem. Powiem wam, że dzisiaj siemano, Guzduks, siemano. Co ja chciałem powiedzieć? Hello Milena. Jezu, zacinam się jeszcze dodatkowo. Co chciałem powiedzieć? Że nie wiem, co chciałem powiedzieć. No i to tyle. No i wyszło jak zawsze. A pierdziele, ja nie potrafię się zdecydować, które. Czy mamy polską flagę tutaj dostępną? No bo powinni nas dać, nie? Alfabetycznie jest? Jest. Image quality? Tak. Zawsze zawsze mam numerek 23, sobie wybieram. Dajmy taki. Save and quit. Możemy potem, wiecie co, w drugiej połowie live'a najwyżej pograć w Need for Speed'a Hot Pursuit Remaster, ale to nie jest taki totalnie next-genowy, nie jest to next-genowa giereczka. Ale możemy pograć. Wydaje mi się, kurde, że w ogóle moja kostka do rozdzielania sygnału HDMI chyba zbiera żniwo w postaci niższego frame rate'u. Jest to gra, po której będziemy mogli zdefiniować next-gena. Co uważacie? Dzisiaj dałem mocniejszy bitrate na necie. No to jest dosyć ciekawe. Na którym się robi drifta lepiej. Wiemy sobie kamerę na, o, na moją ulubioną. Wtedy wydaje się, że jest więcej emotions. Siemano Przemysław! Xbox czy PS5? Xbox? Jedziemy, ej, musimy wygrać, w ogóle ziomek jest jakiś na pierwszym miejscu chyba. A nie, teraz jest, że ja jestem na pierwszym. Ja nikogo nie wyprzedziłem. Ej, myślisz, że... Za darmo? Płytę główną czy kartę graficzną? No to kartę graficzną bym brał. Xbox był Game Pass? A ja Xbox, bo miał szybciej premierę. Możecie powiedzieć, co uważacie o... Na Twitchu na pewno jest dzisiaj mega wymagająco i na pewno jest najlepsza jakość. Ola Boga! Nie jak robić ręczny? No, chyba te. Chyba B. Źle. Co to dla mnie, typ? Tylko ile uzbieraliście wczoraj na grapaczce? Chyba 272 tysiące. Finalnie. Udało się uzbierać. A zdrówko? No po 3 godzinach live'a to trochę sobie ten... Już go prowadzisz? No właśnie Wandertarm od razu przywaliłem, jak to napisałeś. No bardzo spoko kwota. Ale po 3 godzinach streamka to gardło mi trochę siada, tak szczerze. Ta
tam było, wiecie, mega emocjonująco, bo streamowałem sobie, znaczy na kanale u nas streamowałem Tony Hawk'a połączonego ze Spider-Manem, potem przeszliśmy i streamowaliśmy Rocket League'a. Szkoda, że was nie było, bo grałem z widzami, a publika to było jakieś 1200 osób. To tak koło 23 śpiewał. Ajano śpiewała piosenki. No zresztą bardzo ładnie. Oj, nie jestem w stanie ci powiedzieć, jaką kartę graficzną do Intel Pentium Gold G542038 GHz, rozumiem. Wiesz co, najlepiej takie posty napisać na grupie Granko Fajne na Facebooku. Siemano Adrian, witam cię. Grałeś i nawet gole strzelałeś. Bo ja jestem skromny chłopak, ja, wiecie. A najlepsze było na tym live'ie gra paczkowym, jak przebrałem się w kołdrę, walnąłem w mikrofon i cały mikrofon zaczął pyrkać. A Jano w ogóle startowała ze mną w konkursie właśnie na streamera MSI. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie tak poznałem Ajano w necie pierwszy raz. Hey there. If you're listening to this message, then prawda. Not only did you enter your details correctly, but jak, ale udało mi się zwyciężyć. Ale jej stream mi się naprawdę bardzo podobał. Ten jak to nazwać? Nazwijmy to zajawka. Kiedy dostanę swojego RTX-a 3070 Gaming X Trio, pewnie wtedy, kiedy sklep do ciebie go wyślę. Flexo. Welcome to the club. Now listen, I know you just want to get out there and wreck some tires, but just hold up a minute. I've curated a whole... Lepsze było, jak kolega z puszczy pokazywał, jak się goli, że łosiu. Ja na ogółem było bekowo. A ja siedziałem cicho tylko, żeby sobie nie przypomnieli i nie spamili non-stop o tym, że za 5K ogolę się i ja. Wyobrażacie sobie dzisiejszy stream? Patrzcie, w ogóle to jest taki strasznie, jak to nazwać, taki casualowe pokazywanie jakby mocy samochodu, czyli typem SB, wiecie, o co chodzi, klasy pojazdu, są oznaczone literami. Siemano Marczew. Oczywiście, jak miałem pełno czasu w Genshinie, nic się nie działo, teraz jak fajny event, to mam mało czasu. Stream w maseczce! Miałem go zrobić. Robimy stream w maseczce? Nie trzeba byłoby pop filtra. A się zagotuje albo coś. Dobra, bierzemy ten sam pojazd. Chyba, że mnie stać na to? D to jest ta kasa? Dobra, który pojazd bierzemy? Ten niebieski naprawdę jest ładny. Volkswagen Polo. Ej, jakbym miał taką polówkę w realu, to bym się bardzo cieszył. Citroen C3 to raczej w ogóle nie, bo francuskie samochody nie podobają mi się. I mamy Fordzika. Niemiecka myśl techniczna. Jaka w ogóle dzisiaj jest jakość tego live'a? Ja chyba, gdy ustawiam VBR, jakby taki preset, czyli zmienną prędkość transkodowania, chyba tak się to mogę nazwać. To jest Golfa, ale to jest Polo. Ale biorę. Myślę, że to jest dobry wybór. Rally Raid is a start to finish point to... Dobra. Muzyka jest dobra w tej grze, to mi się podoba. Kartonowi kibice tam byli? A, bo powiem wam, że te gry na nową generację to są taka trochę lipa, bo wszystko jest tylko ulepszone dla nowej generacji, ale nie są to gry bezpośrednio pisane na te, wiecie, na te nowe konsole, więc... Chyba. To jest tylko szkoda, że nie ma zmiany. No i tak z tym zmianą, nie powiem. Gdzie tu jest ręczny?
No B. No nie mogę ruszyć, jak klikam B. Co musicie powiedzieć, że... Nie jest to coś? Gdybym wam powiedział, że gram w to na Xboxie One, to tak byście uwierzyli. Procenty jedziemy. Go guys. Do góry. Podgłosiłem, żeby nie było słychać mnie. Gdybyście mieli true Dolby Atmos. Nie mogę myśleć, że jak chcecie. Po prostu w menu znowu jest mega cicho, nie? It's better now? Wydaje mi się, że tak. O kurde. Ojojoj, guys! Odłożyli nas. Mamy tylko 51%. Ale ta gra jest głośno? A dlaczego kurde wszyscy piszą nagle głośno, gdy już Stanisław się ten zorientował? A tak to nikt nie pisał tego. Co to za XD? W ogóle dlaczego mamy mile na godzinę? Czy ta gra nie wie, gdzie jesteśmy? Ojojoj, patrz byku, long jumpa dostałem. O, odbicia w wodzie, bardzo piękne. W ogóle wiecie, że... bardzo spoko działa funkcja tego? Remote Play'a? Na telefonie? Ja tam przegram, 82%, a ja jestem na jakimś kurde 8 miejscu. Lol, ale słabo. Przestaję używać hamulca. Ojojoj. Wypchnięcie poza tor oponentów. 92%. 8 miejsce nadal, ale to wypchnąłem spoko, nie? Dobra meta. Nie gruby dalej 8. Moje pytanie jest takie, czy ta gra ma wyciszone 8 decybeli? Bo wy słyszeliście podwójnie w ogóle dźwięk. Ma to RTX? Obstawiam, że nie. De facto go nie wspieram. A teraz chyba powinna być już super gra. Gdy ja mówię, to ona się ścisza, więc teraz różnica mojego głosu w stosunku do gry chyba jest spoko. Dostałem tylko jedną aha, no. A ile miałem dostać, jak... Jadę tym. Ile miałem dostać, jak miałem 8 miejsce, nie? Teraz jest okej? Ale patrzcie, pokażę wam to. Wystarczy jeden przycisk. Zobaczcie. A, tyle, że on mi zapyta, żebym podłączył pada do telefonu. Jest samolocik? Jest samolocik. Leci samolocik. Coś jest na górze napisane. Kontynuuj mimo to. A i dźwięk poszedł.
Dobra. Bo on już opuścił. Jedziemy! Musimy ich teraz ścigać. Spoko, czy nie? Fajnie, że to działa, wiecie, z poziomu telefonu. Nie musicie podchodzić nawet do konsoli. Ją odpalić. O, na pewno jest przez to, że nie mamy opcji. Nie wiem. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Jak z opóźnieniami? Wiesz co, dzisiaj dopiero sprawdziłem tą funkcję. I tylko w menu. Ponieważ pobierałem właśnie Dirta. Bo przyszedłem dzisiaj o 19 do chaty. Kupiłem sobie dwie wody mineralne w sklepie. I to tyle. Zacząłem pobierać Dirta, bo waży 40 giga. I no teoretycznie jeszcze nie wiem, jakie są opóźnienia wynikające z korzystania z tego w taki sposób. No, mógłbym to przetestować w ogóle. Wiecie, to co jest fajnego, to obraz dalej zostaje na głównym ekranie, tak? Czyli teoretycznie mógłbym podpiąć telefon pod HDMI i wysłać obraz i nagrywać to Samsungiem w 960 klatkach. Widzielibyśmy, jakie jest opóźnienie. Myślisz, że MSI zrobi jakiś konkurs na najnowszy komputer? Myślę, że nie. Ale warto czekać i sprawdzać. Szczerze powiedziawszy, wysunąłem jeden pomysł o to, by był komputer do wygrania, ale to nie jest ten, po prostu. Więc... Ale lecę. Kurde, tak to jest czytać czat. Przejść do talerza i mieć budżetową kierownicę. Nintendo Labo na przykład są kartonowe, jest wszystko, kierownice. Ludzie grają i się dobrze bawią. Nie wiem nigdy jak długo. Ojojoj, tu nawet drifta zrobiłem, ty. Okej. Trzecie miejsca, starałem się, dałem z siebie wszystko. Ojojoj. Retry, muszę kliknąć znowu. W ogóle przed rozpoczęciem live'a zrobiłem fajnego tego, małego fuck-upa. Wbijam sobie na live i mówi: siemano ludzie, i patrzę, a tu wiecie, niby rozpocząłem streama 2 minuty temu, a... I dlaczego was nie ma? Bo szukałem tej wody. Ale zamiast rozpocznij streama kliknąłem rozpocznij nagrywanie. I to tyle. Tyle mojej żałosnej historii. A teraz wygram, teraz wygramy, byku. Patrzcie, jak nam teraz pójdzie dobrze. Już to czuję. Patrz, jak nie jesteśmy pro playerami. Bonguś 5997. Widzicie to w ogóle, ten numer? Sam Xbox mi taki wybrał, ja nic nie robiłem. O kurde, gdzie ja jadę? Stary się pomylił. Rudy się żeni. O kurde. O, nice. O, elegancko. Ale powiem wam, że bardziej emocjonujący jest ten Need for Speed, Hot Pursuit.
Więc nie wiem, czy po prostu po tym... Cianopolis! A, jeszcze moglibyśmy ograć jeden wyścig może. O ile wygramy. Jak nie wygramy, to... Delete this game from disk. From hard drive. Muszę zrobić jeszcze jednego drifta, by gra mi zaleciła jakieś dodatkowe zadanko. Nie, kurde, zaliczyłem drifta, a tutaj mnie wyprzedził ten pajac. Ale go walnąłem tutaj dupeczką. Ziomek nie ma z nami szans. Full prędkość. On mnie wyprzedzi, patrzcie. On mnie wyprzedzi. Obstawiam, że on jedzie albo z tą samą prędkością, albo trochę szybciej. No i nie myliłem się. Nie wiem, czy go tam widzieliście, ale był tam. O kurde. Alt plus delete. Delete. Wszystko. Kurde, dobrze mi idzie. Na pewno się zaraz gdzieś wpierdzielę. Za te słowa. Zawsze jak mówię, że mi dobrze idzie, to potem jest kara. Sajoki, siemanko! Jedź, grubasie! Jest! GG na czacie dla mnie, dla tego zawodnika. Szkodą Fabią to zrobiliśmy. Rally 2 Evo. Albo Evo. Evo. GG, dziękuję. Dziękuję, dziękuję za wasze tutaj piękne komentarze. Gra ocaliła swoje istnienie na dysku, dokładnie tak. Patrzcie, pan Bonguś 997. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego Xbox dodał mi ten nick. Ej, ale wiecie co w ogóle? Skoro ja mam nową konsolę, to czy ja mogę grać Microsoft Flight Simulator na niej? Ogółem planuję nagrać materiał na YouTube nazwany To prawie zniszczyło moją konsolę i będę instalował na tym filmie Fortnite'a. Cóż za piękny clickbait, nie? Wymyśliłem go dzisiaj w pracy. Którą bierzemy furę? Taką niebieską, czerwoną, białą? Biała to taka BMW. Aha, bo jest BMW. Jest w ogóle... Nie znam tej marki. Lafitte. Peugeot... Nie, Peugeot, fuj. Nie, Peugeot nie. Albo Mini. Boże, ten niebieski mi się wygląda. Ten niebieski mi się podoba. Konsola się kolejna dymiła? Znaczy, jeżeli się dymiła... A mogą ci od razu ją dać nową, to dla mnie nie ma problemu. Wolałbym, żeby się zdymiła teraz, niżeli czerwona, bo szybka. Na pewno nie bierzemy tego. Musicie zagłosować na czacie teraz. Czerwień, biały albo niebieski. Ja jestem za niebieskim. Eluwina, sonikowy gracz. A Ranik pisze mini. No to mamy czerwony głos. Jest jeden na BMW, jeden na niebieski, jeden na czerwony. Wandertar niebieski. Oskar napisał biały, niebieski. Trzy głosy na niebieski. Cztery głosy na niebieski. No niestety. Bardzo chciałem, ale oni mnie zmusili. Ci ludzie z czatu. Co to jest? Tu w ogóle... Ja w ogóle nie zobaczyłem tego. Ja w ogóle nie zobaczyłem, jakie są tu performance i... Przyczepność na przykład, wiecie, kupiłem sobie jakiś cheat. Się okaże zaraz, że to naprawdę cheat, a nie. Performance ma na S, czyli sexy.
to na pewno nie znaczy super. Got some sick coilovers because this land rush is gonna wreck your day. Ah, James, I gotta go. I left my sick coilovers at home. Nolan, you're gonna need them. With rough circuits filled with tight turns and technical straights, small jumps that jostle you around, and a couple of big old. Oni będziemy jumpować, tak słyszałem. Zobaczymy, ile w tym prawdy, a ile tylko pustego gadania twórców. Sexy performance. Let's go, guys. Ale w ogóle wiecie, co dzisiaj widziałem chwilę z The Order 1886. I gdyby ktoś odpalił The Order 1886 na PS5 i powiedział, że to jest gra pisana pod PS5, to myślę, że ludzie by się nabrali. Ta gra naprawdę tak nadal wygląda niesamowicie. Rabbit Race? I don't know. Ale ta mapka mi przypomina jedną grę, którą bardzo kochałem. Motor Storm Pacific Rift. W ogóle pamiętacie, że PlayStation 3 wspierało w niektórych grach technologię 3D? Jedną z takich gier właśnie był Motor Storm, ale Apokalipsa. Potem były takie PlayStation 4. PlayStation 5 tej technologii nie wspiera. Ale mamy na PS4 za to VR-a. Ale ja szczerze powiedziawszy powiem wam, że rozglądałem się ostatnio trochę za VR-em na PC, bo wydaje mi się, że najwięcej byłoby bekowy gierek. Jest kamera pierwszoosobowa? Taka? To jest. Jest taka, ale jeszcze jest taka, ale ta tak wolno jakby. Powiedziałbym, że to wolno wygląda. Najbardziej dynamiczna dla mnie jest ta. Najbardziej preferuję. Zresztą jak mówię taka, to przypomina mi się biuro podróży i taka. Bo taka i taka. No, tyle. Ale żart, ale walnąłem suchara. Zaraz uschną te błota. Taki suchar. Let's go, let's go. Ciśniemy, ciśniemy. Kurde, na PS5 też. Znaczy wiecie co, na PS5 bym pograł tak od razu? Ten Destruction All Stars? Coś takiego? Cześć, Marcin. Zadzwoni po cysternę z wodą? Ja już wiem, dlaczego moje kwiatki umarły. Mięta i bazylia. No bo od poziomu suchości powietrza. Tańce na czat. Bo Bonguj zwyciężył. Ej, chcecie zobaczyć tego Need for Speeda? No ta gra po prostu, wiecie co, jest wolna. Według mnie. Tak może potem jak będziemy mieć szybsze fury, to będzie spoko. A, nie odpalałem tego kontrola. W ogóle kontrol trzeba kupić sobie drugi raz, jeżeli chcecie grać. Nie wiem, czy wiecie. Który Need for Speed? Remaster. Patrzę, czy działa ta funkcja Quick Resume, bo tyle ją reklamowali, a to chyba. Dobra, gry i aplikacje. Zobacz wszystkie. Idę po płytę. Nie będziemy już grać CS-a. Nie wiem, czy wiecie, ale ja grałem CS-a na tej konsoli normalnie. Undergrounda? Ale to jest taki Need for Speed, który jest remasterem i z tego co pamiętam Hot Pursuit to wyszło chyba nawet przed Undergroundem oryginalnie. Także możecie zobaczyć to X pudło tutaj. Jest bardzo ładne. Możecie zobaczyć monitory, na których gram i klawiatura, która pięknie mruga. Szukasz czegoś jeszcze? Nie, nie mam więcej gier.
Nie, nie jest duży, on jest mały. O! Czasem robi taki głupi błąd. Widzieliście to? No. Normalnie wysuwacie płytę, a on dalej ją chce wciągać. I u mnie się tak dzieje czasem. Kurde, nie wziąłem tego? Po co ja w ogóle? Dobra, to Valhalla włożymy do Need for Speeda. Hotel by się przydał? Ile gier na półkę? A jakie duże serce. Miłością wypełnione. Dobra, wracamy do gry. A, muszę ustawić tytuły. Czy pójdzie Fly Simulator? Wiesz co, ja nie mam Game Passa kupionego. Raczej nie kupię go. Teraz. Okej, guys. Musimy jedyne co zrobić, to przestawić sobie giereczki. Ale wydaje mi się, że Fly Simulator chodzi na tej konsoli. Ona ma 12 teraflopów mocy. To nie jest taki słaby. Miłość do gier, no jasne. Nie, ja nie ten. Tylko pójdę potem. Wiecie, nie chcę znowu... Nie chcę znowu pójść tam. Tak, Xbox ma kompatybilność wsteczną. To pokazywałem tutaj, że ja grałem w... Ogółem materiał jest na moim YouTubie, można sobie obejrzeć, co uważam. Ale tak naprawdę te wszystkie gry to są z Xbox One. Ta ma wsparcie, jak widzisz, ma takie XS w lewym dolnym rogu, czyli jest ulepszona do Xboxa Series X. I ta też jest ulepszona do Xboxa Series X. Nie, to raczej nie jest remaster gry z aż takiej starej. Mi się przynajmniej wydaje, ale byku nie wiem. Net. For speed hot tweet pauza ry. Tu na Facebooku nie ma takiej gry w ogóle. Ora, to zostawimy tak. To jest jedynka, nie? I teraz tak. Na razie, Aranik, dzięki, że wpadłeś. Miłego wieczorku w pracy. Nocy ci życzę. Ojojoj, kurde. Lipa, ja bym nie chciał. No, 2010 to ten. To lepiej. Lepiej brzmi. Jaki tytuł możemy dać? Need for Speed będzie granko fajny. Ale jestem kreatywny dzisiaj. Ojojoj. A już wiem, co chciałem zrobić i nie zrobiłem tego. Update. Hello, Neptunia Panda. Kiedyś pracowałem na nocki, czy chwilami jest ciężko? No, powiem wam, że... No ja nie zazdroszczę. Ale kreatywny, nie? Dobra. W ogóle mam ustawiony pod względem chyba... pod... Po co ja mam ustawione? Pod wydajność, a nie jakość. Sobie grałeś Need for Speed... Tak, grałem Rivals. Słabe strasznie. Nie grałem tego Hits, tego najnowszego. Znaczy grałem go chwilę, ale nie przeszedłem. I nie grałem tego Payback. Paybacka w ogóle nie odpaliłem nigdy. Rok czasu pracowałem w trybie 12H na 4 zmiany. Podziwiam. No nie brzmi fajnie. Payback był średni? No tak słyszałem. Dlatego go chyba nigdy nie odpaliłem. O, widzicie, mamy wydajność albo jakość. Dajmy jakość. Też wy na streamie i tak nie zobaczycie, więc dajmy wydajność. Cześć, a pamiętasz czasy Need for Speed Underground 2? Ja pamiętam czasy Need for Speed Hot Pursuit 3. Czyli Need for Speeda trójki.
Czyli 90, nie wiem. 97 chyba tu ktoś pisał. Ja miałem tą grę na, normalnie na płycie. Chyba nawet miałem Need for Speeda 2 albo nawet 1. Tylko że 1 to była gra chyba taka. To totalnie na DOSa. Dobra, możemy sobie wybrać samochód, jakim pojedziemy, ale myślę, że wybierzemy ten, który nam tutaj pokazywali, czyli Nissana 370Z. O, weźmy sobie taki piękny lakier. Patrzcie, jak się szybko wczytują gry na Xboxie, patrzcie teraz. Muszę tutaj spamić, żeby od razu ten. O, no i chyba się nie wczytuje jednak szybko, wiecie? Tak, grałem w cuda jedynkę. Dobra, guys, musimy wygrać ten wyścig, więc trzymajcie kciuki! Rozpoczynamy! Mogę wiedzieć jak... z maski. A, bo tutaj na przykład jest takie coś pięknego jak Nitro, a tam nie było. Kurde, jaki drift! Wypadki Drivals? Który to jest Drivals? Drivals jest na PSP? No, ja wyglądam tak sobie. Ciemne miejsce. Nie wiem, czy nie pogubiłem tego. Jak się nazywała część Need for Speeda na PSP? Ona była naprawdę fajna. Underground 2 Rivals chyba się nazywała. Jak się nazywała część na PS4 praktycznie na premierę? Była cross-genową grą. Ciągle tego ja. Zonder był dla mnie gorszy niż Underground. Ale był spoko. Na pewno lepszy niż obecne twory. Obecne twory i spocone samochody. Kurde, ja mam czwarte miejsce. A ten samochód zbytnio właśnie już nie potrafi jechać szybciej. I prędkość maksymalna została osiągnięta. Skubeka, ale doganiam miejsce numer 3. Ja pojechałem pod prąd. To jest plus i minus tego, że pojechałem pod prąd. Plus jest taki, że ciągle dostaję nitro za to, że łamię przepisy. Minus jest taki, że mogą mnie łatwo wyeliminować. Ale ten samochód zwalnia! Wyprzedziłem. Wydaje mi się, że była taka kurde część, gdzie... Ja już nie pamiętam, jak on się nazywał. Jaka część jest tak naprawdę tą, w której jeździ z nami ziomek, który nam pomaga? Carbon. Carbon się nazywała ta część i uważam, że to już był regres, a potem był Pro Street i od Pro Streeta to dla mnie już tak naprawdę Need for Speedy bardzo słabo. Bardzo słabo jednak się już kojarzyły. Carbon był bardzo łatwy i to mi się nie podobało.
TTRS. Mogę zobaczyć, jakie mają maksymalne prędkości. Tam 289, 249, 283, 280, 294. Jestem też w tych zawodach. Aha, jest wybór jednego samochodu, tak? No to jedziemy. Znaczy Bumblebee z Transformersów. Pro Street, powiem wam, że na trailerze pomyślałem sobie wow, ale to będzie super. Rivals był fajny, bo miałeś otwarty świat, a muszę zobaczyć, na PSP jak się to nazywa? Kurde, chyba brat wziął na PSP. Kurde, nie mam tego na PSP. Ale czego nie ma na PSP? Need for Speeda? Jasne, że jest. Need for Speed Underground Rivals. Ja bym tak bym obstawił. Że jest taka gra. Dokładnie. Need for Speed Underground Rivals. Rivals był słaby. Rivals, to co wyszło na PS4, crossgenowo na PS3, PS4, to przecież to była słaba część. O czym my w ogóle mówimy? No, to było złe. Need for Speed Underground Rivals. 18 marca 2005. No ja rozumiem, że ciebie chodzi o zwykły Rivals. Ja mówię, że zwykły jest do dupy. Ten jest super. Underground Rivals jest super. Rivals jest B. Dobra, w ogóle zobaczmy sobie, skoro już jesteśmy na PC-cie i na przeglądarce. Możemy sobie sprawdzić, jakie są promocje, bo tutaj Assassin's Creed Valhalla jest. Zobaczmy, co jest. Do końca roku jest Assassin's Creed Valhalla i... Uwolnij moc i stań do podboju świata. Biorąc udział w promocji produktu MSI, zgarnij grę Assassin's Creed Valhalla Star Edition i w wersji na komputer PC za darmo. Okej. Okay. A okej, patrzcie ile jest tych. Ja jestem właśnie na zakupie teraz tego, płyty głównej. A grałeś? Tak, przeszedłem Rivalsa i jest dla mnie bardzo słaby. Nie oceniam gier, w które nie grałem. Siemano, Dawide. Akurat Rivals jest dosyć ciekawą częścią, ponieważ przeszedłem mu całą i stwierdziłem, że jest słaby. Niektóre gry gram pół godziny i stwierdzam, że są słabe. Na przykład tak mam trochę z taką grą, której imienia nie mogę wypowiedzieć teraz. Okej, czyli tutaj macie, jeżeli jesteście na zakupie na przykład chłodzenia wodnego, co jest naprawdę spoko sztosem. To jest to chyba z tym, nie? Z obracanym tym blokiem na górze, dokładnie tak. Ale chodzi mi o to, że jeżeli jesteście na zakupie zasilacza, obudowy płyty głównej chłodzenia wodnego albo gamingowego monitora, to możecie dostać do niego Assassin's Creed Valhalla. Tak, do tego dają ci giereczkę. W dniach od 10 listopada do 31 grudnia, więc jakbyś kupił teraz, to jest bardzo duża szansa, bo mamy dopiero 16 listopada, że uda ci się zdobyć. No, bo obowiązują regulamin i warunki promocji, musicie sobie sprawdzić dokładnie. Tutaj macie wszystko rozpisane, jak widzicie, elegancko. Dobra, guys. Zobaczmy jeszcze, co tam jest. Zostań pro studentem, to jest, jeżeli jesteście głodni. To można dostać voucher pyszne.pl na stówkę. I tu akurat jak kupujecie sobie na przykład komputer all-in-one, desktop albo monitor.
Ciekawe na przykład, czy tam się pokrywają monitory. Na przykład, czy jest... Nie, tam raczej same były te, nie? Opticsy. Tu są Pro. Taka seria bardziej biurowa. Chodzi mi o to, czy można było, wiecie, zrobić tak, że kupujesz jeden monitor i w dwóch promocjach bierzesz udział. Watch Dogs Legion. A tu jeżeli kupujecie komputer stacjonarny, to możecie dostać Watch Dogs Legion. Uhartowane kupić. Ej, właśnie, kiedy jest ten ogłoszenie wyników tych ambasadorów? Etap drugi, 2 listopada do 15 listopada, do wczoraj. Ojojoj, ciekawe kto wygra. Ktoś zgarnie takie fajne nagrody. Nagroda główna. Stos. Nie znam regulaminu, kiedy... Nie znam regulaminu, kiedy dokładnie będzie ten. O, kiedy co będzie? Aha, wyłączę wam Chroma. Pierdzieliłem się w krzaki. Ty, ale jakoś wygląda w tej grze bardzo źle, ja nie wiem. To jest tryb fotograficzny sprzed 15 lat. I te, patrzcie, jakie spikselowane odbicia drzew. Obok mojej kamerki. Czy ja mogę teraz w ustawieniach ekranu ustawić, że ja chcę jakość? O, okej. Nie, czekajcie, ja jestem tutaj. Dalej to drzewo jest takie po... Wydaje się, jakby tekstury nabrały większej szczegółowości, ale to nie jest jakieś, wiecie, wow. Dodatkowo nie chcę nic mówić, ale tak naprawdę chyba odbicia posiada tylko nasz samochód, jakieś lepsze. Pozostałe samochody są... To jest ten sam samochód, co mój? Mój ma jakieś refleksy świetlne? Ten... O nie, odbija, patrzcie, jest drzewko na czerwonym. Okej. Okay. Ale wydaje się, kurde, jakby dużo mniejszy był ten zakres odbicia. Dobra, wracamy do gameplayu. Z tą ewolucją trójki. Ale pięknie nam poszło. Dlatego, że rozwaliłem praktycznie wszystkich ziomeczków, spychając ich na bok. To jeszcze... Zrobiłem pierwsze miejsce. Widać twojego monitora, ale średnio to wygląda? Nie, to nie wina twojego monitora. Tak wygląda, jakby nie miała szczegółowości w ogóle. A to już wiecie, dlaczego nagrałem materiał i wypowiedziałem się tak, jak się wypowiedziałem. Nie gram na kierownicy, gram na padzie. No, ale była kraksa. Ja jestem tędy. Tak trochę prawda, no bo wiesz co, ta gra wychodzi też na przykład na Switcha. Już wiadomo, że zrobili optymalizację na zasadzie... Działało na wszystko.
to mnie nie kosztowało jakoś, wiecie, super, ultra dużej porcji kasy. Wiosa jest 2 sekundy za tobą. Fajnie, ten typek tak spowolnił, że musiałem w niego walnąć, nie? LOL, jakie... A, dalej drifta walę. Mimo kraksy. Wychodzę. Wyprzedzać. Nie chciał wyprzedzać, widzieliście to? Nie, no w ogóle modele samochodu wyglądają, jak wiecie, jakby były tak naprawdę dosyć mocno wyprane ze szczegółów. No i dzięki temu prawdopodobnie ta gra chodzi w 4K 120 klatkach chyba. Albo spada jej rozdzielczość? Nie, to nie ona chodzi. Dirt chodzi. A Dirt też nie jest jakiś super. A Dirt też nie jest jakoś super piękny pod tym względem, nie? 2 samochodówki i 2, które są takie średnie. W tych zawodach nie może brać udziału, więc prawdopodobnie tak naprawdę możemy wybrać tylko jeden samochód. Jest to... Gran Cabrio? Maserati? To jest właśnie grafika na maksa. Unlike any Maserati seen before, the Modenese company's first true. To jest ustawione na gra. Masz tylko jeden suwak. Wydajność albo jakość. Tak, Forza Horizon 5 spowoduje. Tak, zrobię materiał z Fortnite na konsoli Xbox Series X. Mówiłem to na początku. Live'a. Odcinek będzie się nazywał. Po prawie zepsuło mi konsolę. Nie rób tego, prawie zepsułem konsolę. Ale jeszcze zobaczyłbym sobie Fortnite w 4K z RTX-em, bo on chyba tak działa. 4K RTX 60 klatek. Oj, policja, guys, przyspieszamy. Nie róbcie tak w domu, pamiętajcie. Pamiętajcie, że wszystkie podczas tego streama nie ucierpiał żaden samochód. Na pierwszym miejscu. Chyba walnąłem trochę. Pewnie zauważyliście. Typek mnie teraz spycha. Interesuje to, czy ja mogę rozwalać swoich swoich ziomeczków, którzy po prostu się ze mną ścigają, nie? Bo wiem, że to działa na policję, ale... Bo nie wiem, czy widzicie, ale w lewym dolnym rogu, gdzieś w okolicach mojej kamerki mam takie opcje. Ale... No dzięki, Przemysław, że byłeś. Miłego granka. Luigi Mansion 3, ja muszę kupić w ogóle tę grę. Jeans, hello! Witam cię bardzo serdecznie! Co tam u ciebie? O kurde, stary... O, lol. Chyba się zmieściłem. Patrzcie, jak oni będą przyspieszać teraz. Patrzcie, jak będzie jechał. 400 na godzinę, 500. Jazda? A jak tam twój Xbox się sprawuje? Co jest grane? Szczerze powiedziawszy, ja właśnie mam tego Need for Speeda, który wygląda nie tylko dla mnie, dosyć słabo. I teraz mam Dirta 5 i on też wygląda tak dosyć słabo.
jest właśnie tylko różnica tak naprawdę tej rozdzielczości w tych grach takich rozgranowych. Patrzcie. Blokada policyjna za metą. Kto by się przejął? Ej, dzik sosne. Oje, ścigany pan, mógłbyś nowy samochód wjechał. Do Challenger się nazywam. Mogłem, zostałem oszukany na tą grę, ponieważ jak widzicie, tutaj jest napisane remaster Xbox One, Xbox Series X, więc myślę. Więc myślę, taka jakość, super, super, wykorzystam moc mojego X-kloca. Czy tylko ja mam problem ze znalezieniem jakiegokolwiek lobby na multi? Myślę, że nie. Ale ja nie mam tego, nie mam golda, więc chyba nawet nie będę w stanie sprawdzić. Czy jest jakieś lobby u mnie. Choose to play against anyone or set up a personal match with friends. Siema, Shox Mati. To jest? Będzie, że kup. Będzie, żeby kupić golda. Aha, bo tu strasznie ten. Drugie. Za multi trzeba osobno płacić? No, na konsolach jest tak, że nie możesz grać nie płacąc abonamentu rocznego. Na Switchu, na PlayStation i na Xboxie tak jest. Mam pytanie, lepszy iCore czy... iCore to jest Intel? Ja myślę, że najlepszy jest... Xbox, tak, Xbox. Mhm. Rocket League pobierasz? Może będzie spoko. Jure, czerwony. Nie, powiem wam, że jakbym był mega bogaty i mógł sobie kupić jakikolwiek samochód, to tego koloru nigdy bym nie wybrał. Nie wiem w ogóle, jak ktoś może stwierdzić, że to jest fajny kolor do samochodu. Weighing only 1,140 kilograms. Jest wtedy lepsze? Softy. The McLaren F1 is able to achieve speeds of 240 miles per hour due to its refined aerodynamics and incredible attention to detail. With no power steering or assisted braking. Tylko różowy sportowy samochód. Ja cały czas jestem z Xbox One S. Niestety mam obawy, że remaster Mass Effecta może być to samo, co z tym remasterem Need for Speeda. Ostro się zawiodą. No, Rex, może tak być. Plus dla mnie jest taki, że ja nigdy nie grałem w oryginał Mass Effecta. Minus taki, że prawdopodobnie z tego powodu skuszę się na remaster. I może będę płakał. Patrzcie sobie tak jakby gdzieś w okolice tylnych kół samochodu i popatrzcie sobie na asfalt, jak jedziemy szybciej, to wydaje się, jakby tekstura przeskakiwała. W ogóle ta gra wygląda, jakby się przez połowę ścinała. Jeszcze się wpierdzieliłem normalnie, idealnie w ten. No to wam pokazałem przy dużej prędkości, jak się ścina. Ale dobra, nuta leci. No teraz to widać, nie? Ale tak tylko, kurde, to... To mamy remaster tego. Niedawno był remaster Burnout. Czekamy na remaster Battlefielda 4. Hello.
musimy powtórzyć ten wyścig. Nie no, popatrzcie sobie ogółem. Przecież to wygląda naprawdę jakby to była gra z... Co to jest? Co jest pod zderzakiem? O, logo McLarena zrobili w 4K. Chyba. Nie wiem, co tu jest robione raczej. Patrzcie, jaki śnieg jest w ogóle. Gdybym się zatrzymał w tym miejscu, to prawdopodobnie jest spikselowany. O, tu będzie go widać. O, taki jest. Wszystko jest niewyraźne. Może zabskalowane. Ale widoki są piękne, jak widzicie. Możemy zrobić nasz samochód właśnie na tym widoku. O. Tyle. O. Nie no kurde, wszystko jest takie... Przecież patrzcie, jak to jest poszarpane. Nie powinno być takie w 4K. Dobra, możemy zacząć sobie od nowa ten wyścig w ogóle, bo szczerze powiedziawszy, to on jest na czas, więc nie ma szansy. Możecie obstawiać, jakie będą następne skoki Ubisoftu, tylko EA. Kurde, mówi się też właśnie o tej serii Battlefield. Niektórzy twierdzą, że będzie Battlefield Bad Company 3, a co jeśli zrobią remaster jedynki albo dwójki? Powiem ci, Wilku, jeszcze coś gorszego, a niektórzy nawet to kupili. Ja nie będę pokazywał palcem kto. Ale ten samochód ma... Ma tak strasznie mocny port skrętu. Ja się wpierdzielam na każdej przeszkodzie. Niespotykanie będzie na Battlefieldzie. Może się okazać, że niespotykanie wiele bugów będzie miał. Ale mogliby wypuścić takiego w czasach teraźniejszych. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale ja najbardziej te shootery to lubię z czasów teraźniejszych, nie? Nie jakieś retro, długowojenne klimaty. Futurystyczne też nie jakieś super. Może to już jest w ogóle totalny świat oderwany od naszego. Taki Overwatch chyba można nazwać futurystycznym. Najgorszy Need for Speed jaki jest? Bardzo dużo krytykuje tego. Run? The Run się nazywał tamten? W którym się przejeżdżało od lewego do prawego punktu mapy łeza? Ale mogą być zacofane pod względem technologicznym, ale z racji, że mają jedną architekturę, jedną specyfikację wszystkie konsole, no to optymalizacja na nich idzie zdecydowanie lepiej i mimo tego, że są słabsze, potrafi się na nich osiągnąć wyniki jak na lepszych PC-tach. To samo Apple kontra Android, iOS. Tak się mogę zgodzić, że to jest dobra gra, ale Need for Speed to taki średni z niego jest.
Ej, może wygram. Nie no, żartuję. Tak dam słabo szło. Tak słabo szło, że jak zdobędziemy srebro, to będziemy bogami. Wiecie co? Nie zdobędziemy srebra. W ogóle pamiętam, że gdy była premiera Dera Need for Speeda, to zepsuła mi się konsola PS3, miała Yellow Led of Dead i się przegrzewała i wbijała na to. Była zima z 20 stopni, a ja grałem przy otwartym oknie i zrobiłem dwa razy dwugodzinną sesję, bo The Run chyba był na 3, maksymalnie 4 godziny. By się postarali, a tak to patrzysz. Czy w ogóle, kurde, to że mamy dalej ten... Tak dużo remasterów ogółem gierek starych, to jest bardzo słabe. Brązowy medal dla mnie? No słabo, musimy jechać tu jeszcze raz. To jest w ogóle bardzo słabe jak dla mnie, że są same remastery tak naprawdę gier i oni próbują się jakby... Mają takie, nie wiem... The McLaren F1 held the record for the fastest production car in the world for 7 years. There may be faster cars. Ważone jest, nie wiem, ja akurat wolę bardziej podstawkę, czyli Modern Warfare. Ważone ma trochę elementów z Modern Warfare, ale no jest naprawdę inny. Tak, optymalizacja jest słaba w tych grach. Trzeba mieć naprawdę super peceta. A gra nie wygląda jakoś nieziemsko. Dobra, jedziemy. To jest druga chyba i ostatnia próba. Albo trzecia. Znaczy mi się nie podoba to, że brniemy w te remastery. Bo jakby nie patrzeć, no to... Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, ostatni remaster, który był naprawdę dobrym remasterem. Ale chodzi mi o to, że nie wiem, co jest w nowych produkcjach, że one nie potrafią tak bawić jak te stare. Teraz robi się remastery po to, by, nie wiem, by sobie przypomnieć, jak to było? Tylko, że fajnie, gdyby dali coś w tych remasterach poza upscalingiem tekstur do 4K. Kupić, guys. Przewaliłem. Ale to było słabo. That was close. Jeszcze chwila i... Kurde! To było słabe. Dawaj to nitro, byku. Pięknie, pięknie. Piękne dźwięki wydobywają się po prostu z naszych... z naszego ogumienia tutaj. No mam, że się mega skupiłem teraz. Ale słabe. Dobra.
LOL! Ojejejej, no, kurde, znowu idzie. Złota nie będzie. Nie, siemano pingiem, witam cię bardzo serdecznie. Co tam u ciebie? Nie lubisz Need for Speeda? Tak blisko, a tak daleko? No, 8 tych. 80. Albo 81 setnych. Ja lubię właśnie to, że się sztucznie jeździ. Bo kurde, jednak gry mają, znaczy dla mnie przynajmniej, gry mają tak, wiesz, oderwać nas od świata rzeczywistego i lubię jeździć 250 na zakręcie. Manewruję telefonem. No to nice. Kurde, spróbowałbym jeszcze raz. Bo szczerze powiedziawszy, mnie to mega wciąga. No ja miałem, kurde, że ten, mówię bratu, bo brat ma czwórkę Horizon. Że weźże mi daj tą Forcę. Ale potem myślę sobie, mam tego, mam Dirta 5 do spróbowania. A on jest ulepszony do Xboxa właśnie z serii X. A potem sobie myślę, pogram sobie Need for Speeda i kurde, a Forza byłaby najlepsza. Dobra guys, ostatnia próba tego przejechania. Tutaj jesteś o konsolę, ale już zapomniałem, no że jak tam idzie, w co grasz na swojej konsoli, czy wszystko z nią w porządku. Wiesz, spytałbym ciebie, ale jednak konsola jest ważniejsza. Chodziło mi, że spytałbym o ciebie, ale jednak konsola jest ważniejsza. To 3 razy sztuka. Tym razem musi się udać. Musi. Assetto Corsa jest fajna, ale kierownica musi must have. Ale tak szczerze powiedziawszy, to po tym właśnie, jak zacząłem sobie grać Need for Speed i zacząłem sobie grać Dirta 5, to pograłbym sobie dłużej właśnie w jakąś taką wyścigówkę. I no i właśnie chyba jutro wezmę tą Forza Horizon 4. Tak, priorytety gracza. Jak on się tam znalazł w ogóle? Już nie mówię wam, że wczoraj miałem taką sytuację, że ziomek. Kurde, dlaczego ja mówię non-stop, że tę? I to mi tak wybija w ogóle z rytmu. Że tę. Miałem taką sytuację, iż ziomek stał na środku drogi i kurde w poprzek. Może zlot MSI zrobić? No, w Forza Horizon 4. A w ogóle ta nuta jest dobra. Bardzo lubię wokalistę, który śpiewa. Bo to jest jakiś taki crazol, breakdancer, etc. I kurde, na przykład śpiewa sobie stojąc na głowie w teledysku. To, że musiałbym kupić Golda do grania multi, kurde, znowu. Znowu problemy. Into me. Kurde, 170 mam tylko? Dobra, trochę docisnąłem nitro, ale to słabo było. Jest. No, udało się. Ale powiem wam, że 2 razy mi zrobił ten X-Cross tą sytuację z wyłączającym się Xboxem podczas Quick Resume. Mi sobie znowu, wiecie, drzemkę walną. Patrzcie, odpalanie tej funkcji. Może to nie jest jeszcze idealnie rozwiązane.
stary się gdzieś wpierdzielił. Stary się gdzieś wpierdzielił, nie! Nie, nie wpierdzielaj się tam, stary. What wrong with you? No i przegrane przez to. Bo mam przecież poniżej 200 na godzinę. I zejdziemy do końca. No raczej już nie ma na co liczyć. Bez żartu. Nie, serio. Spróbujemy, ale... McLarenem po... Wybór. A jeszcze tu. Tyle. Przeczytam tam już. Ogólnie spoko, nie jara się. To w ogóle nie był fake z tym dymem. Ja gram w Forza Horizon, ale czekam na Cyberpunka i muszę zainwestować w TV z 4K, wtedy będę mogła ocenić. Na TV fajnie to wygląda, 4K. Powiedziałbym, że lepiej niż na tym monitorze. Kurde, ale przywaliłem do tego typa. Znaczy, nie chodzi mi do tego ostatniego, tylko wiecie. To mnie zabolało. Bo gdy ja widzę normalnie... Hello, Magelka. Witam cię bardzo serdecznie. Co tam u ciebie? Dobra, ostatnia próba. Czwarta próba. Jak teraz nie zrobimy, to kończymy. Kończymy live. Zginam daszek. Jak widzicie, jest teraz taki aerodynamiczny. Mam nadzieję, że nam się uda. Zdziałać cuda. I wygramy. Game Pass można kupić telefonem? Ale gdyby kosztował te 4 ziko... Mam orange. A kiedyś miałem Play. Byłem tylko w dwóch sieciach. Orange i Play. Kurde, ten. W ogóle patrzyłem dzisiaj sobie na procka. I chciałbym chyba przejść na Ryzena. 5800. Brat mnie zapytał, czy nie sprzedałbym mu mojej i7-ki 6700. A ja uważam, że to już jest taki procesor. No i tak średnio. Więc jakby faktycznie chciał. Jejku, dlaczego ten samochód nie skręca w pewnym momencie? Ale to słabe jest, kurde. Trzymam maksymalnie w prawo, żeby mi wjechał, jak już ma wjechać, to w barierki. I do upa. Hello, Przemysław. Dlaczego takie krótkie granko było w Luigi Mansion? Ale to i tak słabo sobie radzi. W renderowaniu. Jego chyba... Tą i7-kę chyba zjadał Ryzen 1700X. Co dopiero przy drugiej, trzeciej, czwartej serii. Kona Lego, nice. Średnio to widzę.
Ja nie odpuszczę, ja będę siedział i grał do drugiej w nocy w to. Zależy. Ale muszę mieć złoto. Ten samochód tak go ściągnęło nagle, ale paruwa, jak nie to nie skręca nic, a jak nie to mi przyjechał na kurde sąsiedni pas. Co za dziadostwo. RTX 2080 Super to wąskie gardło. Ostatni raz. Lucy, zobaczymy. Skupienie. Oddech mistrza Zen. Dobra, nitro. Okay. To straszna lipa. Na pierwszym zakręcie już to zepsułem. Jadę super szybko, 300 na godzinę. Poprzednio jechałem 250. O kurde. Chyba dwa razy się poprzednio rozbiłem, nie? Wysadka. Tu się nie wpierdzielić to. Będę tu wypadłem na tym i... Przejadę sobie obok. Kurde. Elegancko. Ale mi puścili samochód pułapkę. Chyba gdzieś jeszcze się wpierdzieliłem raz tutaj. No tutaj było spoko. Okay. Nieźle. Nie spadliśmy poniżej 200, więc myślę, że teoretycznie... Tu tak zrobiłem, że zrobiłem źle, nie? Pamiętaj, że zatem lepiej odpuścić po prostu gaz zamiast hamować, ja nigdy nie hamuję. Ja robię ręczny. Zamiast miast Genshina będzie Need for Speed. No może tak być, widzicie, idealnie nam poszło. Co chciałem powiedzieć, to ja nie daję w ogóle hamulca, ja tylko robię drift. Bo za drifta dostajesz nitro, tak samo jak za jeżdżenie pod prąd. Dlatego non stop trzymam się lewego pasa, by dostawać nitro i robię drifty, nie? Tylko to też jest tak, że jak zrobisz super mega drift, no to nagle...
Ale to jest hamulec ręczny. Kurde, co ty tam napisałeś wyżej? Napisałeś, pamiętaj, czasem lepiej odpuścić po prostu gaz zamiast hamować. Nie, nie może tak być. Musisz non-stop cisnąć gaz, jakby on był przyklejony. I dzidzić pingiem. Przed chwilą było mówione, ja nie gram Need for Speedy, a teraz się wypowiada o Need for Speedach. No, no. Go away. Go away. Widzisz ten złoty medal? Widzisz ten złoty medal? Znowu płynę gdzieś. Widzisz ten złoty medal? I kurde, 3.02, a nie 3.08? No właśnie. Dostałem Lamborghini Gallardo. Patrz, byku, jakie piękne. Tak serio, to nie jest ładne w ogóle. Dobra, guys. Myślę, że to tyle na tej transmisji, która i tak trwała dzisiaj wyjątkowo długo, jak na moje standardy ostatnio. Mam nadzieję, że live wam się podobał. Pamiętajcie o promocji komponentów z Assassin's Creed Valhalla. Można dostać, to jest spoko. Mówił do was Bonguś. Prawdopodobnie kolejny live będzie już w środę. W środę muszę wymyślić jakiś lepszy plan, jakąś lepszą grę. Genshin raczej nie, ale nie wiem, czy po prostu nie pogram Call of Duty na PC. Tak ogółem, to gdyby patrzeć na ten plan, to teoretycznie jest ten tydzień i przyszły, a potem jest już grudzień i 6 grudnia maluje się na Mikołaja. To jest niedziela i nie będzie live'a, kurde. Oj. Także Eluwina mówił do was, Bonguś, łup, łup. Ręce w górę na czacie.